Witam dzisiaj z przylądka północnego. To jest najdalej na północ wysunięty punkt na kontynencie europejskim. 500 km, ponad 500 km na północ od koła podbiegunowego. Dziś porozmawiamy o wadze skrajności. Dlaczego skrajności są ważne, do czego się przydają, jak je stosować i co to ma wspólnego z przylotkiem północnym, tudzież z kołem podbiegunowym. Do zobaczenia po krótkiej przerwie. Witam ponownie z Honigswag, 30 km od przylądka północnego. Przyjechałem tutaj, po prostu tutaj jest mniej ludzi, nie jest tak tłoczno. Też jest tutaj poza, oczywiście poza kołem podbiegunowym. O czym dzisiaj? Dzisiaj o wadze skrajności. Dlaczego skrajności są ważne? Jak chcesz się nauczyć zasady działania, czy to są prawa fizyki, czy to są jakiś mechanizm, jakieś urządzenie, jakiś system, to po prostu zobacz, jak działa ten system, jak się zachowuje w skrajnych sytuacjach, w skrajnych warunkach. To się nazywa w przypadku, powiedzmy samolot, tak? Jak chcesz zobaczyć, jak ten samolot się zachowuje, to po prostu obciąż go jak najbardziej, zobacz, co z niego można wyciągnąć i w ten sposób nauczysz się, jak ulepszyć ten mechanizm. Tak samo, nie wiem, samochody w wypadkach, jak się zachowują podczas wypadku. W ten sposób możesz po prostu sprawić, żeby ten samochód był bezpieczniejszy i tak dalej, i tak dalej. Po angielsku to się nazywa pushing the envelope. Envelope to jest jakby zestaw tych parametrów, w którym dany system działa bezpiecznie i teraz możesz rozszerzyć, spróbować powiększyć czy rozszerzyć zakres działania, bezpiecznego działania czy poprawnego działania danego systemu poprzez właśnie postawienia go w tych warunkach brzegowych, w takich ekstremalnych warunkach i po prostu badania, jak on się zachowuje w tych warunkach. Tak samo, nie wiem, prawa fizyki, tak? Patrzysz, jak ciała fizyczne zachowują się blisko czarnej dziury albo wewnątrz czarnej dziury, jak światło się zachowuje, nie wiem, teoria względności, jak światło się zachowuje, jak masa się zachowuje wokoło, wewnątrz czarnej dziury, co to jest czarna dziura, na czym to polega, jakie są zasady działania tej czarnej dziury. To jest, jeśli chodzi o systemy fizyczne czy prawa fizyki. Podobnie jest, jeśli chodzi o jakieś rzeczy związane z ekonomią, z polityką, z historią. Tak samo tutaj. Nie rozmawiać z ludźmi z mainstreamu na ten temat, tylko porozmawiać z ludźmi, którzy mają ekstremalne jakieś poglądy, idee, opinie na te tematy. I zobacz, jak to się ma do rzeczywistego świata, jak to wyjaśnia rzeczywisty świat. I tak samo z kolei różne teorie, różne z tego zakresu, konfrontuj z ekstremalnymi wydarzeniami czy sytuacjami, w których znajduje się świat, w których znajduje się ekonomia, historia, polityka. Jak one działają w takich sytuacjach? I teraz to samo dotyczy ciebie. Jeśli chcesz się najwięcej o sobie nauczyć, dowiedzieć, postaw się w ekstremalnej sytuacji i zobacz, z jakiego drzewa jesteś, że tak powiem, wycięty, do czego jesteś zdatny, do czego jesteś zdolny. Polecam tutaj mój filmik Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz, znaczy TEDx, znajdziesz to na YouTubie, wpisz Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz i tam mówię o takich ekstremalnych sytuacjach, czego ja się nauczyłem o sobie, o życiu i tak dalej. I wtedy oczywiście w takich sytuacjach najbardziej się też rozwijasz, no bo jak się dowiesz czegoś o siebie, to wiesz, jak to ulepszyć. No i zasadniczo ulepszasz się, rozwijasz się najbardziej w takich sytuacjach. I teraz, dlaczego to mówię tutaj spoza koła podbiegunowego? No dlatego, że właśnie to też jest taki ekstremalny obszar świata.
skrajny obszar świata, gdzie możesz się bardzo dużo nauczyć o tym, jak świat działa, w zakresie, powiedzmy, astronomicznym, tudzież na wymiarze astronomicznym, tak? O co chodzi z Ziemia, Słońce? Każdy oczywiście wie w dzisiejszych czasach, że Ziemia krąży wokoło Słońca i w normalnych, ale tu już jakby kończą te rzeczy. Dużo ludzi, którzy wokół równika mieszka, czy między zwrotnikami, nie zdaje sobie sprawy z tego, że są w innych. Dla nich po prostu każdy dzień jest tak samo długi, każda noc jest tak samo długa, to jest około 12 godzin. To są minutowe różnice, tego się nie zauważa w ciągu na bieżąco. Natomiast dla ludzi, którzy mieszkają poza zwrotnikami, oni wiedzą, że są latem, jest dłuższe, na przykład dłuższy dzień, a zimą jest dłuższa noc, że są pory roku i tak dalej. Ci ludzie zdają sobie z tego sprawę, ale to właśnie to już mówię, już nie wszyscy na świecie zdają sobie z tego sprawę. Jeśli ktoś nie poruszył się spoza swojego kraju i mieszka wokół równika gdzieś tam, między zwrotnikami, to dla niego to nie jest oczywiste. On tego nie doświadczył nigdy. Może się uczył w szkole, ale no to jest tak, wiecie jak to jest w szkole, wchodzi jednym uchem, drugim wychodzi. Natomiast my tutaj, powiedzmy, w Europie Północnej uważamy się za światłych, bo wiemy, że bo dla nas to jest oczywiste, że jest lato, jest noc, jest dłuższe lato, jest dłuższy dzień w lecie, jest dłuższa noc zimą. Natomiast poza biegunami, to też większość ludzi wie o tym, z naszych przynajmniej tutaj, powiedzmy, Europy Północnej czy zachodniej cywilizacji, że poza kołem podbiegunowym występuje taki fenomen jak białe noce. To znaczy, że przez jakiś okres czasu słońce nie zachodzi. I tak samo jest tak zwany dzień polarny albo noc polarna, gdzie słońce w ogóle nie wschodzi przez jakiś tam czas. I na wzdłuż pola, to jest dokładnie wzdłuż koła podbiegunowego, to jest jeden dzień taki, gdzie słońce nie zachodzi albo po prostu słońce nie wschodzi. Natomiast czym dalej na północ, tym ten okres jest dłuższy. I polecam tutaj obejrzeć mój film ze Spitsbergenu. Tak a propos, teraz jest północ tutaj na przylądku północnym, czyli najdalej wysuniętym tutaj przylądku w Europie. I to jest poza kołem podbiegunowym, znacznie powyżej koła podbiegunowego. Nie wiem, ile to jest, z 1000 kilometrów może od koła podbiegunowego. Nie wiem ile dokładnie, parę set, może 1000 kilometrów powyżej. I widzicie, jest północ, ale jest jasno jak dzień. Nie ma różnicy w zasadzie między dniem a nocą. A polecam tutaj film ze Spitsbergenu, gdzie mówiłem o potędze kapitalizmu. I tam też nakręciłem o północy. To tam bardzo wysoko słońce stało, raziło. Chodziłem, nie wiem czy podczas tego filmu kręcenia chodziłem w okularach przeciwsłonecznych, ale chodziłem tam w okularach przeciwsłonecznych po Spitsbergenie, nawet tam, gdzie nie było lodowców, tak? W normalnym tym po prostu tak radziło słońce, mimo że jest zimno, tak? I tam też było, zimno, tam jeszcze był lodowaty wiatr, tutaj jest taka zatoczka, więc akurat w Königswagen nie ma takiego wiatru, więc od tego nie jest zimno aż tak. Ale jest 1 lipca, widzicie, jak oczywiście dosyć srogie temperatury, ale słońce nie zachodzi, jest jasno. I teraz, większość ludzi wie oczywiście, że jest coś takiego jak noc polarna, jak dzień polarny, ale no na przykład ciekawy jestem, jak to płaskoziemcy by wytłumaczyli, że słońce nie zachodzi, że jest ciągle ponad horyzontem i przez jakiś czas. Na przykład na Spitsbergenie dzień polarny trwa 4 miesiące i słońce
porusza się taką elipsą, znaczy nie elipsą, tylko taką spiralą, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Oczywiście o 12 stoi wyżej niż o północy, ale poza tym porusza się codziennie trochę wyżej, aż oczywiście do środka lata, chyba do 21 czerwca, czyli tak zwany Midsommar, powiedzmy w Szwecji, w Norwegii, no wtedy, kiedy jest w Europie Północnej czy w Europie najdłuższy dzień, to tutaj po prostu słońce osiąga maksimum i wtedy dalej się z kolei coraz niżej porusza taką spiralą, aż dochodzi do momentu, gdzie słońce zaczyna wschodzić, zachodzić, a później w pewnym momencie zaczyna się polarna noc i słońca nie widać, słońce nie wschodzi przez parę miesięcy. I teraz, to możecie jeszcze wiedzieć, ale pewnie zaskoczę Was informacją taką, że okazuje się, że dzień polarny trwa 4 miesiące na Spitsbergenie, a noc polarna trwa tylko 2 miesiące. Jest krótsza od dnia polarnego i zasadniczo na północnej półkuli noc polarna jest krótsza od dnia polarnego. Znaczy dzień polarny jest dłuższy, natomiast na półkuli południowej noc polarna jest dłuższa od dnia polarnego. I teraz kto z Was potrafi to wyjaśnić i dlaczego tak jest? Więc nie będę tutaj czekał na wyjaśnienie, ja Wam wyjaśnię, jak to jest. Otóż zasadniczo jest tak, że Ziemia kręci się wokół osi i ta oś nie jest prostopadła do osi tego ruchu, gdzie Ziemia krąży wokół Słońca. Ona jest przechylona o 23,5 stopnia. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest z jednej strony Słońce, Słońce jest tam, gdzie jest moja głowa. Tu jest Ziemia, ona krąży wokół tego Słońca i jak przechodzi na drugą stronę, to tutaj jest północny biegun bliżej Słońca. Jak teraz przechodzi po tej stronie Słońca, czy na drugą stronę, no to jest biegun południowy bliżej Słońca. I jak widać tutaj, jeśli sobie wyobrazicie tutaj Ziemię, no może dam tutaj jeszcze rysunek do tego jakiś, no to wtedy to Słońce ogarnia cały tam, w tym maksymalnym punkcie, ogarnia cały ten obszar powyżej koła podbiegunowego, północnego koła półbiegunowego i tak samo jest tutaj na biegunie południowym, kiedy jest w tym najdalszym punkcie, w tym ekstremalnym punkcie, to właśnie ogarnia to Słońce cały obszar poniżej tego południowego koła podbiegunowego. I co oznacza? To właśnie oznacza, że tam Słońce nie zachodzi, przynajmniej ten jeden dzień. Natomiast w tych pośrednich punktach to koło, które tam, gdzie Słońce nie zachodzi, jest się zmniejsza, czyli coraz większe, coraz bardziej północne obszary są tym objęte. Co oznacza, że po prostu ten dzień, dzień polarny trwa tym dłużej, im bliżej jesteś bieguna i w ekstremalnym punkcie na biegunie północnym, tak samo na południowym, jest tak, że jest w zasadzie tylko jeden dzień i jedna noc podczas całego roku. Słońce wschodzi tylko raz podczas roku w pewnym momencie i zachodzi tylko raz. I teraz kwestia w tym, że na półkuli północnej dzień polarny jest dłuższy od nocy polarnej. Na przykład na Spitsbergenie dzień polarny trwa 4 miesiące, natomiast noc polarna trwa 2 miesiące. Dlaczego tak jest? Jak wiecie, być może nie wszyscy wiedzą, Ziemia porusza się dookoła Słońca nie kołem, tylko elipsą, która do tego oczywiście, czy jest w jednym momencie jest bliżej Słońca Ziemia, a w jednym momencie jest dalej jest najbardziej oddalona. Czyli ta Słońce nie jest pośrodku tej elipsy, tylko w jednym z ognisk elipsy. I teraz to miejsce, w którym Ziemia jest najbliżej Słońca, nazywa się peryhelium. To miejsce, w którym jest najdalej od Słońca, nazywa się w aphelium. I w naszej epoce w peryhelium znajdujemy się na początku stycznia, natomiast w aphelium, czyli w tym miejscu najdalszym od Słońca, znajdujemy się na początku lipca. Nagrywam to 1 lipca, więc około aphelium, około
w tej chwili jesteśmy w najbardziej oddalonym miejscu od Słońca, jako Ziemia. I według drugiego prawa Keplera jest tak, że w momencie, kiedy jesteśmy w peryhelium, czyli najbliżej od Słońca, poruszamy się najszybciej. Ziemia porusza się najszybciej w tym obiegu wokół Słońca, natomiast jak jest w aphelium, czyli dalej od Słońca, to porusza się najwolniej. Co oznacza, że żeby tą dalszą jakby połowę obiegu dookoła Słońca przebyć, to Ziemia potrzebuje więcej niż pół roku, natomiast tą bliższą mniej niż pół roku. I to jest dokładnie powód, dlaczego właśnie w tej jakby w tym nachyleniu bliższym Słońca, gdzie biegun północny jest bliższy Słońca, Ziemia jest powyżej połowy roku. I dlatego właśnie dzień polarny jest dłuższy od nocy polarnej i odwrotnie, w tym nachyleniu, gdzie biegun południowy jest bliższy Słońca, Ziemia jest poniżej połowy roku i dlatego noc polarna jest dłuższa od dnia polarnego. I ciekaw jestem tutaj, jak wyjaśnią to zjawisko płaskoziemcy. I tak samo to drugie zjawisko, znaczy jak wyjaśnią płaskoziemcy to, że są obszary na Ziemi, gdzie jest tak zwana noc, dzień polarny, noc polarna, że Słońce nie zachodzi, jest cały czas dzień przez jakiś tam okres, albo jest cały czas noc, gdzie w ogóle Słońce nie wschodzi. No i jak wyjaśnią to, że są obszary, gdzie ta noc, gdzie dzień jest dłuższy od, dzień polarny jest dłuższy od dnia polarnego i to się też zmienia w ciągu roku, czy w zależności od obszaru. I z drugiej strony są obszary, gdzie noc polarna jest dłuższa od dnia polarnego. Także ciekaw jestem, jak to płaskoziemcy wyjaśnią. Niezależnie od tego, widzimy tutaj na tym przykładzie, że po pierwsze, jeśli spojrzymy na Ziemię, na te obszary ekstremalne, to możemy o wiele więcej się nauczyć i zrozumieć, jak to wszystko działa. I większość ludzi na Ziemi, powyżej 99,9% ludzi, oni doświadczają, dla nich normalnością jest to, co w zasadzie jest, co się dzieje między kołami podbiegunowymi. To znaczy, że codziennie Słońce wschodzi i zachodzi. Natomiast to jest w zasadzie tylko wypadek specjalny, który zachodzi tylko między kołami podbiegunowymi. Natomiast na północ od koła północnego podbiegunowego albo na południe od bieguna, od południowego koła podbiegunowego jest w zasadzie normalny wypadek, to znaczy, czy taki bardziej ogólny wypadek, to znaczy, że mamy noc polarną, to znaczy mamy przez jakiś okres czasu noc, przez jakiś okres roku mamy dzień, a między tymi okresami jest ten okres, gdzie codziennie Słońce wschodzi i zachodzi z różnymi tam długościami dnia i nocy. To jest jakby ten bardziej ogólny przypadek. I przypadkiem specjalnym jest to, gdzie ten okres tej nocy, długiej nocy i długiego dnia jest zerowy i codziennie wschodzi Słońce i zachodzi. A jeszcze innym wypadkiem specjalnym są oczywiście bieguny, gdzie jest tylko noc polarna i tylko dzień polarny, to znaczy jest Słońce schodzi raz i podczas roku i zachodzi raz podczas roku. To też jest wypadek specjalny. Także zapraszam tutaj do dyskusji, co myślicie na temat odkrywania rzeczywistości. Ja zresztą mówiłem o tym to chyba było z Montevideo w tym roku, na półkuli południowej, o tym różnym spojrzeniu na rzeczywistość, chociażby poprzez patrzenie na Słońce. Na półkuli północnej mamy Słońce na południu i ono krąży zgodnie ze wskazówkami zegara, natomiast na półkuli południowej, na północy i wschodnie ze wskazówkami zegara, to ludzie jakby doświadczają tego, większość ludzi świata, natomiast tych ekstremalnych przypadków, tak jak tutaj opisałem, doświadcza bardzo mało ludzi.
I to jest dla większości ludzi na świecie, to nie jest oczywiste, a na pewno nie znają przyczyn tego. Mimo, że oczywiście w szkole w jakimś tam zakresie tego się uczy, ale do tego jeszcze dochodzą coś takiego, jeszcze ekstra na koniec, że to nie jest, bo jak zauważyliście, mówiłem, że w naszej epoce peryhelium jest na początku stycznia, a aphelium na początku lipca, ale to, kiedy jest peryhelium i aphelium, też się przesuwa w ciągu roku. W takim cyklu około 26 tysięcy lat. To są cykle Milankowicza, ale to jest temat na inny odcinek, jak będziemy mówili o innych rzeczach. Ciekaw jestem, właśnie napiszcie, jeśli są oczywiście płaskoziemcy wśród widzów, chociaż wiem, że ten kanał oglądają bardzo światli ludzie, więc bardzo mało płaskoziemców jest, ale może są. Ciekaw jestem waszych teorii na te pytania, które zadałem. A jeśli nie są, no to napiszcie, chociaż jeśli nie jesteście płaskoziemcem, jak płaskoziemcy uzasadniają te zjawiska, o których mówiłem. Porozmawiajmy w komentarzach, podyskutujmy. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. Jeśli tak, daj mi łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście w dół. Zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś. Ja tutaj dużo mówię o tym, jak robić rzeczy wielkie, niemożliwe w życiu i biznesie, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy świata, miliarderzy naszych czasów. Mówię o ekonomii, mówię o pieniądzu, mówię niekiedy o kryptowalutach. Mówię o tym, jak dociekać prawdy, jak poznawać świat. Także jeśli ten film ci się podobał, z pewnością spodobają ci się moje inne filmy. Zapraszam cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Życzę ci fantastycznego dnia. Dokonamy dziś czegoś niezwykłego. Cześć!